Siemano wszystkim z tej strony Salamander. Słuchajcie, mamy dzisiaj czwartek. Zapewne już większość z was jest po wszystkich generalnych spostrzeżeniach, grach, jakie odbębniliście. Ja to będę wrzucał dosyć późno, ze względu na to, że no, w ciągu dnia parę rzeczy chciałem tutaj zrobić, żeby mieć więcej... móc wam więcej pokazać. Musiałem parę meczy rozegrać, musiałem parę rzeczy sobie sprawdzić na stronie, żeby jak rozwinąć zawodników, tak jak to w poniedziałek wam pokazałem. Wpadła nam aktualizacja do wersji 2.1.0. Co nam ona dała? Dała nam to, że przede wszystkim menu się zmieniło. Jest trochę inne rozmieszczenie. Tutaj mamy w shop, mamy jest już packs. W shop mamy paki. A proszę bardzo, w shopie też mamy paki. Nie sprawdzałem tu też. Mamy tutaj football pointsy, tak jak było. Doszli nowi zawodnicy. John Kluivert, Guye i Renan Lodi. I na Mito. Zastanawiam się, może wziąć go. 10 leveli. 3 gwiazdkowy. 3 gwiazdkowego składu? Czemu nie? Czemu nie? Ale to jest ile? 5000. A jeszcze 130 dni. To można tutaj nim. Mamy też Jaga z pasa. Pozostałych zawodników, ale ich nie brałem. Przedmioty, które tak samo są. To samo co było, tutaj nic się nie zmieniło pod tym względem. Natomiast no tutaj objectives też, nie mamy tych premium objectives, które mogliśmy tam kupić za końce. Mamy znowu ten campaign objectives. To samo co było, czyli tour event, dream team challenge i football league goals. Tutaj jak widzicie jest podzielone na 5, 10 i 15 goli, zależnie od tego, które wykonacie, który event wykonacie, który challenge wykonacie, to osiągniecie, to dostaniecie za to nagrodę. Warto tutaj w tour event sobie ustawić. A, i jeszcze ważne jest jedno, że w tour event gole tylko i wyłącznie liczą się, kiedy gracie sami. Bo jeżeli ustawicie, żeby to komputer za was grał, to ten challenge się nie realizuje. Więc uwaga, musicie tutaj niestety rozegrać ten mecz. Jeden, maksymalnie dwa. Ustawić sobie, tak jak to mówiłem kiedyś, na poziom tam ten najniższy i po prostu nastrzelać ile bramek tylko wlezie i mieć z głowy, a później możecie sobie grać zwykłe challenge. Słuchajcie, no tak, tutaj nam w Authentic Match event nowy się zrobił. Mamy ten AFC Champions League, czyli Azjatycka Liga Mistrzów. No i tutaj jest do wygrania, jak widzieliście, czekajcie, może tutaj gdzieś jest. Details, o. Wszystkie drużyny, które biorą udział w tym AFC Champions League, no i oczywiście w pierwszym evencie drugim evencie i trzecim evencie, drugim challenge'u musicie rozegrać po jednym meczu i wygrać go chyba, z tego co ja rozumiem. Tutaj dwa mecze chyba wygrać. I w pierwszym challenge'u za pierwszą raz wygraną to dostaniecie 10 tysięcy GP i 1 tysiąc training program. Po 2 tysiące training program dwa razy. A jak widzicie, tutaj dalej wszystko jest to samo. No, tym trzecim challenge'u za to, że gracie dwa mecze, które musicie wygrać, to dostaniecie 20 tysięcy game pointsów. Które myślałem, że będę zbierał, ale powoli je systematycznie wydaję, bo kupuję sobie zawodników, żeby trenować innych. No i jak wiecie, najważniejsza zmiana w tej wersji 2.1.0
To jest dodanie pokoi do meczy z przyjaciółmi. Jak widzicie, tutaj mamy friendly match. W eFootball League nic się nie zmieniło, więc tutaj nawet nie będę wchodził. Natomiast w eventach nam się wszystko praktycznie zrestartowało, oprócz J-League Challenge. I tutaj mamy znowu starter pack. Starter Challenge, który jest przeciwko komputerowi. Starter Challenge, który jest przeciwko komputerowi. Tutaj jak widzicie, no uważam, że... A nie, no Starter Challenge, ok, to jest ok, bo dla mnie jest, nie ma problemu. Nie trzeba dużo się wysilać. Tutaj za wygranie jest dosyć sporo experience tego treningów do zdobycia. Plus GP, plus jeszcze nominating kontrakty, piątka i czwórka, więc to warto sobie zrobić. Polecam. Jest Challenge English League, który też jest przeciwko komputerowi. No i tutaj uważam, że to niestety skaszalocili ze względu na to, że powinien być tutaj tylko i wyłącznie, jako że to jest English League, tylko i wyłącznie drużyny z Ligi Angielskiej. Tutaj mamy z Ligi Angielskiej. No jak widzicie, tutaj też wchodzą na przykład z Ligi Włoskiej, z Ligi Hiszpańskiej i z Ligi Francuskiej. Więc dla mnie niestety no to jest minus. I to bardzo duży. Uważam, że powinna być tylko i wyłącznie sama Liga Angielska, zawodnicy samej Ligi Angielskiej. Wtedy to by miało sens, natomiast teraz to tak średnio to widzę. Jeżeli chodzi o następne eventy, no to mamy ten AF Champions League. Myślałem, że tutaj będzie jakiś ten chance deal, jakiś to będą zawodnicy tacy no wykokrzeni czy coś w tym stylu. Jacyś coś w stylu Player of the Week czy Player of the Month. A no okazuje się, że to po prostu zwykli zawodnicy, więc tak naprawdę warto to tylko zrobić po to, żeby mieć 5 darmowych losowań na przemielenie tych zawodników. Ja oczywiście sobie zrobiłem drużynę. No i tutaj to wszystko wziąłem i zdobyłem. Tak ta drużyna się prezentuje. Muszę tylko sobie zamienić tego z tym. Dokładnie tego zawodnika z tym. I to by było na tyle. Ci zawodnicy, których wybrałem do gry i którzy tutaj się znaleźli w moim składzie, to są zawodnicy z największym potencjałem do rozwinięcia, więc warto po prostu sobie tu patrzeć pod tym kątem, żeby tych zawodników później po prostu mieć, bo myślę, że podejrzewam, że pewnie będzie znowu za jakiś czas event, że będzie trzeba tych zawodników mieć, żeby dostać jakiś tam bonus, ale to jest tak jak mówię, wszystko indywidualne podejście. Niby jednorazowo można też olać to i po prostu zrobić challenge w postaci mnożnika razy 1 i wziąć sobie najmocniejszą drużynę. Rozegrać tam, jeżeli to jest 3000, a za mecz się dostanie 5000, no to nawet zobaczymy, za chwilę wam pokażę. Teraz mamy mnożnik 4,6, a jeżeli weźmiemy sobie Polska, to mamy mnożnik 1,0, no to widzicie 364 na poziomie Legend, no ale wiadomo, no ta nasza drużyna z overallem z siłą 2700 po prostu będzie miażdżyła drużynę z siłą 1800, 1400, 1300, więc do takiej siły są te drużyny. Tylko no ta kwestia jest tego, że trzeba będzie rozegrać 10 meczy. No 9 powiedzmy. 9 meczy, żeby zdobyć
Tak, zgadza się. 9 meczów, żeby zdobyć wszystkie te rewardy. A no to już od was zależy. W sumie to nawet można wtedy puścić to, że 9 meczów, żeby grał komputer sam. Więc to też można tak zrobić. No i mamy tutaj Worldwide Clubs. Tutaj mamy Aim for One Point, Aim for Three Points i Aim for Five Points. W każdym mamy standardowo 3 mecze do rozegrania. Za pierwszy challenge 10 tysięcy, za drugi 30, a za trzeci 50 My Club Coinsów. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników, jakich mamy w tym tygodniu do losowania, jest to też tutaj przenieśli, znaczy przenieśli, dodali tutaj, że można z tego menu sobie te paczki kupować. Jak widzicie, no ja już tutaj nie szczędziłem, kupiłem. Jedynie tutaj Club America nie kupiłem. Ale zastanawiam się, czy by z tego nie skorzystać. Myślę, więc jestem. Natomiast teraz mamy w tym tygodniu epiki z Tottenhamu. No i mamy oczywiście nowych zawodników z listy transferowej. Ja już tutaj wykupiłem Koundé. No, czy jest ktoś tutaj warty uwagi? No według mnie Dybala. Ludzie polecają tego Carvalho, Kostić, Bergwijn. Czy to będzie ciekawe? Simeone, Dźwinko Simeone, Fernandez. No, musicie zobaczyć, kogo potrzebujecie. No ja na pewno polecam Renato Sancheza, Casemiro i Koundé, bo to są naprawdę mocne, mocne karty. Wbrew pozorom, Sanchez tutaj dużo zyskuje dzięki temu, że ma balans 80 i to wow. No. Jeżeli ktoś jeszcze gra possession game, wystarczy, że tylko 2 punkty daje w possession game i ma więcej punktów do rozdania. Dybala, no to jak widzicie, też świetny zawodnik, coś w stylu ala taki Tottenham, znaczy Totiego kółeczko. Gonzalo Guedes, to jest ciekawa też karta. Tylko to też tutaj jest indywidualnie, tak jak mówię, musicie zobaczyć sobie, kogo potrzebujecie, czy chcecie, czy warto, czy wam się opłaca, czy się nie opłaca, bo to też naprawdę niby jest, ale czasami tak naprawdę niepotrzebny jest ten zawodnik i to jest zbędny wydatek. No i mamy Player of the Month, tym razem nie ma J-League, tylko jest Eredivisie. No i tutaj mamy samych zawodników trzygwiazdkowych i czterogwiazdkowych. Najwyżej punktowany Blind, no i Gapko. Gapko jako jedyny pięciogwiazdkowy. Ja akurat miałem szczęście, trafiłem Gapko w drużynie tygodnia. Myślę, że tutaj taki polecenia jest ten Kundus. To jest taki, no, kot, ale bardziej jego bym dał na CMF-a. Szkoda, że on jest goal pusher. Blind, no to tutaj bardzo ładnie on się sprawuje na środku obrony. Też szkoda, że jest cross specialist, powinien być bardzo build up albo coś w tym stylu. Ten Teze wygląda ładnie. Ten Teze wygląda ładnie. Ale to tak jak mówię, no trzeba zobaczyć, sprawdzić, jakie formy. Formy też nie są złe. Formy też nie są złe. Silesen, trzygwiazdkowiec, nieźle. Silesen, trzygwiazdkowiec. No a natomiast tutaj mamy ten J-League. No to tutaj jest 253 zawodników. No ale tak jak widzicie, to są po prostu zwykli zawodnicy, których możemy bez problemu kupić. Dlatego zróbmy sobie te losowanie szybko. Nawet nie ma co tutaj oglądać. Bergson. Widzicie, no tutaj pewnie jednogwiazdkowce same mi wypadną.
spodziewam się jakichś dobrych zawodników. To jest tak, taka duża ilość, że to jest aż unbelievable, żeby to się udało coś tutaj porównać. O, no proszę. Yamaguchi z Wizel. Ale się trafiają ci foliowani mi zawodnicy. Tak to nie mogłem nigdy trafić, jak podpisywałem. A teraz dzisiaj już czterech mi się trafiło. Strasznie jest podkręcony ten hype na tych zafoliowanych zawodników. Mój styl gry, Quick Counter. No. Tylko, że no co z tego, jak to jest zawodnik, którego raczej nie będę używał. Zobaczmy sobie ostatni. I tutaj teraz przejdźmy sobie do Worldwide October 6 października. Kto tutaj weźmiemy sobie overallowo? Ben Yedder. Kot. Świetny dribbling. Świetnie będzie się ustawiał. Dobry balans. Tylko stamina. Stamina ubolewa. No Foden to jest tutaj rakieta. Dribbling, jeżeli ktoś dribluje dużo, to jest dla niego zawodnik. Jedynie co, to tylko podania mógłby mieć na poziomie 80. To wtedy bym już powiedział, że no rzeźnik. Musiała, tutaj się wybił zdecydowanie. Ładnie to wygląda w porównaniu do jego karty, którą on tam ma dostępną w tym Player Picks. Partey tutaj bardzo fajnie, defensywnie ładnie się prezentuje, jak na DMF-a, box to box. Dobry dribbling, świetne podania, to jest jego atut. No ten balans niestety mu kuleje, więc tutaj trzeba się liczyć z tym, że jest to zawodnik, którym raczej się nie kręćmy, tylko podawajmy i wybijajmy. Gallagher, czterogwiazdkowiec, środkowe pole, należy do niego, box to box. Okej, okay. Średniaczek, ale może być. Romagnoli. On grał przecież w Milanie, Romagnoli. Teraz jest w Lazio. Proszę. Mamy Lazio. No i tutaj mamy bardzo dobre obrońca, wbrew pozorom. Defensive awareness 86, 83 defensive engagement, aggression 84, tylko ten tackling 81 to już jest taki przeciętny poziom. Smalling też ładnie, jak na czterogwiazdkowca. Bardzo dobrze wygląda. Tutaj mamy Klausa czterogwiazdkowego. On chyba teraz w reprezentacji Francji jest jako wybrany zawodnik. Ładnie się prezentuje do czterech gwiazdek i jak najbardziej bardzo fajna piłka. Almirion. Almirun. Łamacz języka. Cztery gwiazdki. Jestem za tak. Szybki dribbling. Podania badziewiaste, ale wykończenie chyba w miarę dobre. No, w miarę dobre wykończenie. Balans dobry. Stamina może być. Kicking power. No, raczej na RMF-a i LWF-a i RWF-a. Tutaj raczej bym nim nie grał na środku pola. Ledesma. Co to za liga jest w ogóle? Yellow Blue Defensive Goalkeeper. Co to jest za liga? Co to jest za liga w ogóle? Hiszpańska. To jest hiszpańska liga. Ale to jest, no tak, to jest hiszpańska liga. Co to za drużyna jest? Kurczę, powiem wam, że nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Szkoda, że nie można wgrać tych licencji jeszcze, bo to człowiek by sobie wgrał licencję, to przynajmniej by wiedział co i jak. No, ja
jak na czterogwiazdkowego bramkarza, to no, mógłbym mieć wszystkie na 80 statystyki. No i mamy ostatniego Baloturę. O, ładny, fajny, trzygwiazdkowy zawodnik. Jestem na tak. Bardzo dobrze będzie się komponowywał w składy trzygwiazdkowe. Dobra, zobaczmy sobie, co tam nam wypadnie. Ale zanim nam wypadnie, to weźmiemy sobie, zmienimy nasz zespół. Nie, zostawimy. Albo sobie zmienimy na cztery gwiazdki. Cztery gwiazdki. I zobaczmy, co tutaj nam wypadnie. 4 losowania. Lecimy po pierwsze. Co to nam tutaj wypadnie? Liga włoska. 3 gwiazdki. Nie, 4. Pewnie ten środkowy. Nie, Smalling. No proszę. Smalling. Chris Smalling. Mamy Chrisa. Mamy Chrisa. Smalling, sobie zostawimy go. Idziemy dalej. Teraz 3 pozostałe losowania. I trafił nam się Liga Włoska. Gwiazdek. No Magnoli. No. Bo mam... wiecie, dlaczego losuję cebeków mi? Bo mam 2 cebeków gwiazdkowych w Polsce. Chcę mi uzupełnić o brakujące te ogniwa. Tam, gdzie mam najsłabiej. Gra to po prostu wie, no. Dlatego znowu będzie jakiś pewnie cebek albo coś blisko cebeka. Nie spodziewam się tutaj Fodena albo Musiały. Liga angielska. 4 gwiazdki. To co tam był? Obrońca znowu. Nie, Gallagher. Gallagher chyba też obrońca. Nie, środek pola. Środek pola. No dobra, zostawimy go sobie. No i ostatnie losowanie. Ten Musiała, jakby mi się trafił, to był fajny traf. Naprawdę bardzo, bardzo fajny traf. Ja cię kręcę. I to jest Musiała. To jest bezligowiec. Ale numer. Chciałem tego Musiała i dostałem Musiała. Jest git. Jestem zadowolony. Będę musiał usiąść i zrobić sobie czystkę w klubie, bo no, kupiłem dużo nowych zawodników i mam też zawodników powtarzających się bardzo sporo, a można ich przemielić i z nich wyciągnąć te punkty do trenowania. Jeżeli chodzi o epiki, w tym tygodniu mamy Tottenham, Gascoigne, Van der Vaart i Keane. 3 świetne karty. Zróbmy sobie jedno darmowe losowanie. Nie liczę na epika, bo to jest po prostu, aż by było... No, tak jak mówiłem, nie ma co tutaj oglądać tego. Pulisic idzie do przemielenia. Jeżeli tak, to zobaczcie sobie tutaj Gascoigne'a na początku. No jest to fajny. Polecam naprawdę, bo no wbrew pozorom można z niego dużo wyciągnąć. I jeszcze on ma quick counter, czyli styl, który ja uwielbiam gry. Mamy też Van der Vaara. On jest niestety tutaj wolny, to jest jego minus, ale balans ma dobry, więc podania świetne, więc to go ratuje. No i oczywiście na samym końcu mamy napastnika Robbie Keane'a, legendę Tottenhamu. Ciekawy napastnik. Widać, że typowo nastawiony na napad. Jest to dosyć oczywiste. Jest to też quick counter, więc to jest to, co ja lubię. I jeżeli chodzi o mnie, to tak, moi drodzy, by się prezentowało rozwijanie tych zawodników. Jak widzicie, sobie zobaczę, jest tutaj podgląd
Zaczniemy sobie od Gascoina. Gascoina polecam rozwinąć w taki sposób, jak widzicie, jest dosyć szybki wbrew pozorom. 80 i 82 to jest dobra opcja. Wykończenie ma nawet na dobrym poziomie. Jest idealny do wykonywania stałych fragmentów gry. Placekicking 92, curl 97, no, kot, finishing 82. Plus do tego 78 offensive awareness, czyli będzie tam coś próbował wejść w pole karne, ale jeżeli mu nie pomożemy, no to dużo na tym nie zyskamy. Dribbling bardzo wysoko, świetnie będzie się kręcił wokół własnej osi. Balans 80, więc już jest na dobrym w miarę poziomie. Plus do tego passing też jest bardzo wysoko, 84, 86. Jak widzicie, został mi jeden punkt. Więc tutaj jest kwestia tego, że możecie dać na przykład go do defending, ale to jest bez sensu. Ten jeden punkt ja mogę po prostu dać do quick i w takim razie mam już zrobionego dla siebie swojego zawodnika, którym bym grał. Tak wygląda Van der Vaart. Jak widzicie, tutaj też mi został jeden punkt. Jeżeli lubicie grać possession game, dajecie possession game, mamy 90 overalla. I tutaj wtedy możemy sobie zobaczyć. Poczekajcie, dobra, nieważne. Widzę, że tutaj nie widać. Szkoda, tej myszki nie widać. Dodajemy sobie jeden punkt do possession i mamy wtedy 90. Wolny, tak jak mówiłem, no wolny zawodnik. Tutaj bardziej do stałych fragmentów gry. Świetny dribbling. Bardzo dobre podania. No i ten balans w miarę okej. No ale jak dla mnie, no nie oszukujmy się, są lepsi zawodnicy obecnie w grze, którymi warto grać na tej pozycji. No i na samym końcu przejdźmy sobie do Robikina. Robikin tutaj bardzo dobry napastnik. Ładnie to wygląda. Jak widzicie, też mi został tylko jeden punkt. Dodajemy sobie do Quick Counter. Mamy 90. Więcej nam nie potrzeba. Siła, tutaj kicking power w miarę ok. Jump jest spoko. Physical contact, że on 73 ma, to jest też ok. Balans, to jest na napastnika balans 90. To jest nic gorszego nie ma dla przeciwnika jak napastnik, który ma bardzo wysoki balans. Bo wtedy obrońcy są po prostu omijani przez napastnika tak, że no, nie są w stanie go zatrzymać. Dribbling tylko, no niestety tutaj trochę u niego koleje. Ale jak widzicie, offensive awareness 85, finishing 86, więc no jest to ciekawy zawodnik. Ale czy mi potrzebny? No nie, no uważam, że nie. I jeżeli chodzi o mnie, no to ja tej paczki Tottenhamu nie będę w ogóle nawet ruszał, bo nie ma to dla mnie sensu. No i to by było na tyle. W tym filmiku, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i subskrybujcie mój kanał. Dzięki wielkie za oglądanie i życzę Wam miłej zabawy w odsłonie w wersji 2.1.0. Hej!